4:38. Wstaliśmy jakoś ile minut temu? 20. 4:53. 10 minut powinniśmy być w samochodzie. Dobra, dojechaliśmy. W sensie na mnie to robi wrażenie. Jak na razie, dużo sił, zobaczymy co będzie dalej. I super pogoda. No, Kasia biega jak na razie na szczyt, więc zobaczymy za ile się zmęczy. To jest kanapka z chipsami, czyli tak, o. Dzięki. Po raz kolejny, patent z Bieszczad. Rewelacja, rewelacja. We could catch feelings, speak about dreams and the world so free. Speak about you and me oh so deeply. Tu są rysy, o kurde. 9:52. Oj, ładnie. I kick it up, fuck mad shit, kicking up, speakers freak it easy on my plastic. Bad shit with true feeling breezy on the couch at the back of the room. We can practice some black tricks and magical moves and pull focus. Focus the walls, free sweat, tap the load this up, let it flow slowly while I open up, broken up. Jesteśmy na przy chatce. Ostatni postój przed chata pod rysami. Podbiciem rysów. Co to jest za toaleta? To jest piękna toaleta z widoczkiem. Normalnie sikając się relaksujesz, rozumiecie to? Coś niesamowitego, po prostu musiałam tu przyjść i spróbować sama na własnej skórze. Mocne, tak? No, są mocne. Dobra, to... Znaczy ładnie, ale nie oddychaj. Okej. Mega ładny widok, no kurde. I papier toaletowy, woda, no super, naprawdę polecamy tą toaletę. Nieźle, nie? A zobacz, co tu się dzieje. Nie patrzę. To się troszkę mega. Jazda, nie? No, jazda. Tam, kurde, tak stromo, fajnie. Ej, wiecie co? Kiedyś nie miałam takiego lęku wysokości, a teraz trochę miałam. One more time while you hold me close. Fade like an old part of me. While late nights feed your darkest dreams and gdzie jesteśmy? Na szczycie. Na czymś strasznym jesteśmy. After dark, never feel alone when we're apart. And tell me something you forgot. Put another bullet in my body. To jakbyś to helikopter. Dobra, no to na ile oceniacie? Jak w ogóle oceniacie całe wejście? Super. Ciężko, nie ciężko? Jakby od tego ostatniego schroniska jakby ciężko, początek nie, był ciężko. Ale później fajnie, to no. Fajne, no. No mi się też tak podobało. Nie, fizycznie to jest dużo lżej od słowackiej strony. Tak? No, no. W porównaniu do Polski. Okay. Słuchajcie, moczymy nogi. W zimnej wodzie. Strumyku. Ty, jak wrażenie? Świetnie. Bolą mnie stopy. No, jest ciężko. O, jest ciężko. No. To był najzimniejszy potok, w jakim moczam nogi. Jesteśmy już u podnóża rys. Zmierzamy do samochodu po parkingu. Kończyliśmy, jesteśmy już na asfalcie. Zrobiliśmy całą trasę. Było super. Jest piękna pogoda. Zadowoleni jesteśmy z wyprawy bardzo. No. Polecamy każdemu. Thank you.
generalnie polecamy i to na przykład moje było pierwsze wyjście w góry, w Tatry i rysy spoko. Jak jesteś sprawnym, to się wejdzie, nawet powoli, tak jak dziewczyny, powoli swoim tempem, ale każdy wejdzie. Może na koniec psychicznie troszeczkę trudniej, ale no właśnie to osób do Tatry chyba to polecamy.